wędrowcem w zieleni przejrzystej. Jestem harcerzem z krwi i kości czystej, zapatrzony w szare klucze żurawie. Zimno tak, że aż strach, jakże rozgrzać się. Korowody chłodnych myśli oziębiają mnie. Nie pomaga łyk herbaty ani ciepły szczal. Urojone sopli kraty, jak roztopić mam. Wow, wow, this ride is gonna kill me. Oh, this is Świętuch, oh my god, this is Świętuch. To największa przygoda, jaka mi się w życiu przydarzyła. Jest to największy uśmiech na twarzy wszystkich dzieci, które tu widziałem. Rajd świętokrzyski to wspomnienia. Nie, no tak naprawdę zlot to bardzo fajna rzecz, tak. I zapraszamy na scenę. Piosenka dla Czerni. Ej, torpeda! Ale nie nagrywaj tego, nie nagrywaj bo to jeszcze tego. Nie jest... Ląd to ląd, ląd to ląd, a morza brzeg, a morza brzeg. Rajd, baczność! Druhny i druhowie, czuwaj! Spocznij. Zasłużyłeś całkowicie na podharcmistrza. Gratuluję. Dziękuję. Oprócz tego, że siedzimy przy ognisku, latamy po lesie, jak to było ostatnio, i jemy grochówkę, to też fajnie śpiewamy. Wędrują ludzie z plecami u śniegu, z balastem smutku i oddechu. Świetna zabawa, fajni uczestnicy, kapitalna atmosfera. Jesteśmy na zajęciach, które polegają na przeszkoleniu uczestników manewrów z zakresu udzielania pierwszej pomocy na fantomie, czyli reanimacja krążeniowo-oddechowa. Jakie są pierwsze wrażenia po występie? Znaczy był stres, no ale się udało.
Jak ci się podobała trzecia edycja harcerskiej gry fabularnej Cicho Ciemni? Było bardzo fajnie, byliśmy pierwsi. Druhowie, przed nami wyjątkowy jubileusz stulecia harcerstwa na ziemi starachowickiej. Zapraszamy Was do obejrzenia tego wyjątkowego wydarzenia, który odbył się w sobotę 17 grudnia o godzinie 15 w Starachowickim Centrum Kultury. Po raz piąty spotykamy się na festiwalu piosenki harcerskiej i turystycznej Harcogranie. A teraz zapraszamy do obejrzenia relacji z festiwalu. Będzie się działo! Harcerski rajd świętokrzyski znów ruszył. Czas poczuć ciepło słońca i wiatr we włosach. Witamy Państwa bardzo serdecznie na czwartej edycji gry Cicho Ciemni. Jest to... Znajdujemy się pod mogiłą Junaka i Kokoszki, partyzantów oddziału Jędrusia, którzy zginęli tutaj podczas II wojny światowej. Harcogranie to cudowne wydarzenie, którego świadkami jesteśmy już po raz szósty. Rokrocznie przyjeżdża tu mnóstwo harcerzy z różnych regionów, by zaprezentować pozostałym swoje umiejętności muzyczne. Szczególny czas, szczególne miejsce.
Zbiórka na apel,